Witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone Heroes of Warcraft Beta po polsku. Tym razem chciałem pokazać Wam, jak wygląda sprawa z areną, jak to się wszystko odbywa. Nie wnikając za bardzo w szczegóły, po prostu przejdziemy do tematu. Jak widzicie, mam 160 zł zebrane z wykonywania zadań. Jeżeli chodzi o zadania, to na dzisiaj mam zadanie polegające na tym, żeby dwa razy wygrać łotrem lub wojownikiem. Zobaczymy, może uda się którąś z tych postaci wylosować na arenie. Więc tak, przechodzimy do głównego menu do areny i pojawia nam się informacja, że musimy wykupić wstęp. Wstęp na arenę możemy wykupić za 150 zł lub euro 79 centów. Oczywiście wydawanie prawdziwych pieniędzy nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że spokojnie możemy zebrać 150 zł, co te, powiedzmy, 2 dni, 3 dni, nawet jak na mnie nie idzie jakoś super wybitnie, wybieramy złoto, pokazuje się informacja, no, zakup zakończony. I teraz tak, mam do wyboru trzech bohaterów za każdym razem. Są to losowo wybierani bohaterowie. Musimy wybrać jednego z tych trzech. Może tym razem wybierzemy Maga. Wybieramy. No i teraz tak. Teraz musimy skompletować talię składającą się z 30 kart. Więc 30 razy będziemy mieli do wyboru jedną z trzech kart, tak jak widzicie tutaj. Wybieramy je, kompletujemy swoją talię. No i że tak powiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postaram się przeprowadzić Was teraz przez te wybory, pokazać jak to wygląda i może pokazać jakiś pierwszy pojedynek, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak, pierwsze trzy karty do wyboru, ta jest, no nie może atakować, więc trzeba zużyć na nią wyciszenie, a to jest bez sensu. Murlopów nie chcemy, więc wybieramy pewnych mistrza ostrzy. Trzy nie aż takie straszne karty. Bardzo lubię trendowatego gnoma. Aczkolwiek z tych trzech wydaje mi się, że najlepszy będzie golem zbożowy. Dwa czary i kolejny murlok. Ten murlok jest bez sensu. Sekret. Raczej sekrety mnie nie interesują, więc pozostaje nam stożek winna. Zawsze się przyda do kontroli. No, kolejna rzadka karta do wyboru. Z tych trzech myślę, że to będzie pędzący kodo lub cesarska kobra. Obydwie te karty są naprawdę całkiem nie najgorsze. Na razie wszystkie karty wzięliśmy za trzy. Więc może weźmy tym razem kodo. Może się przydać. No tutaj wybór jest prosty. Lodowa bariera. Niczego nie wnosi. To, że dostajemy 8 punktów pancerza, w żaden sposób nie pozwala, nie pomaga nam w wygraniu gry. Piechur złotywości jest po prostu słaby, więc płaca arenę. W tym przypadku wszystkie trzy karty nie są aż takie najgorsze. Myślę, że tym razem jeszcze weźmiemy arcymaga, ale dalej będzie nam potrzebne już coś tańszego. No, z tych trzech to miała się nawet co zastanawiać. No i tak, uczennica czarownika. Karta typowo dla maga, świetna rzecz. 3-2 za 2 i twoje zaklęcia kosztują 1 kryształ many, więc bierzemy na pewno. Kolejny władca areny albo Worgen Diversant. Może jeszcze tym razem władca areny. No więc tak, lodowy blok. Beznadziejny sekret moim zdaniem. Kiedy twój bohater otrzyma zabójcze obrażenia, zapobiegasz im oraz uzyskujesz w tej turze niewrażliwy.
nie pomaga nam w wygraniu gry, to przedłuża męczarnię tylko. Bezczwarzowy manipulator to jest świetna karta. Wybierz stronnika i stań się jego kopią. Aczkolwiek pirowybuch jednak trzeba mieć, przynajmniej moim zdaniem. To jest moja ulubiona karta, jeżeli chodzi o maga. 10 punktów obrażeń to zabija po prostu praktycznie każdego stronnika poza legendarnymi kilkoma. No. A. Kolejna rzadka. Strażniczka światłości nie ma sensu dla nas, bo nie będziemy nic uzdrawiać. Ranny mistrz ostrzy to kolejna karta za 3. Myślę, że dowódca Argentu jednak. Chociaż. No nie, to jest za dobre, żeby to pominąć. Dwie beznadziejne karty. Obrzymak jest też zbyt dobry, żeby go pominąć. Wziąłbym ogra, aczkolwiek robi nam się ta talia zbyt droga. Murek brzegowiec po prostu słaby. Chyba. Aha, to jest kolejna trójka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pocisk lodu. O Boże. Urlop beznadziejny, to bez sensu. To jest bardzo sytuacyjne, ale myślę, że w tym przypadku nie mamy za specjalnie wyboru. A, z tych trzech tajemne pociski. Ha. I teraz można pomyśleć, że trzeba było brać te sekrety, ale. No, smokowiec zmierzchu jest chyba za dobry, żeby go pójść po prostu. Uczennica czarownika na pewno. Zastanawiam się między upiorem manny a plukas. Tam teraz jest nie wody, to na pewno się nad czym zastanawiać. Uzdrowicielka jest nie najgorsza. Skarłatny krzyżowiec z katarczą, super. Możemy grać na maga, to będzie trochę problem. Wspieracz łuku jest nie najgorszy. Stożyć. O, stanowczy promocja. Stanowczy wydawaj. Murok grabieżca jest beznadziejny, ekonomika wynalazca jest po prostu słaba. No, chyba trzeci władca tego. No i ostatnia karta do wyboru. Rzędzka światłości jest słaba. Myślę, że smokowiec zmierzchu. No, nie wygląda to jakoś wybitnie, muszę przyznać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem czarów, 22 stronników. Na szczęście najwięcej rzeczy mamy na 2, 3 i 4, więc nie ma tragedii. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Poszukajmy jakiejś gry. Poza tym mieliśmy tylko jedną epicką kartę, bo żadnych legendarnych.
No cóż. No i tak. Jaina Padmur kontra Anduin. Będzie kapłan, zobaczmy co. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Prosisz się o lanie. Zaczynamy, tylko że na to mamy co zagrać. Kiedyś będę taka jak ty. Tak, przyjmę test. Chociaż w zasadzie, jeżeli ją zabiję, to przynajmniej będziemy mieli tych dwóch stronników z prowokacją. Żadna jakaś szarża, nic takiego nam nie grozi. No. Tak sobie myślę. Widzę, się zastanawia, kółeczko. No, come on. Tak uleczy. To jest najlepszy pomysł. Ja się można zastanowić. Wybitny zawodnik. Myślałbym tutaj na tym, żeby spasować. Tak, w zasadzie cokolwiek teraz nie zagrał, to możemy się tego pozbyć. Muszę to rozważyć. Moje oczy są otwarte. Obawiam się, że on wyczekuje na rozbłysk światłości w turze piątej, więc muszę po prostu zadać mu jak najwięcej obrażeń do tego czasu. A niestety nie mam ani żadnej kapłanki, żeby dać sobie +1/+1. Co kryje przyszłość? W tym scenie. Obawiam się, że teraz poleci to. Teraz muszę światłość. Nie? No, jak się tak zastanawia, to raczej nie. Może co prawda pozbyć się jakby moich stronników z prowokacją. Zrobimy tak.
kolejna kwania! Ej, dawaj to! Dobre zagranie. Co prawda, jeżeli on faktycznie zagra ten rozpisk światłości, to wszyscy poza tym jednym stronnikiem się poskładają. Aczkolwiek w tej chwili mamy, jeżeli tego nie zrobi, to mamy pełną kontrolę nad polem gry. Mam czterech swoich stronników, mam 7, 9, 12 muszę to obrażeń pod ręką. No, zobaczymy, co on zagra. Też ta polimorfia to po prostu w perfekcyjnym momencie. Będzie nam brakować 5, żeby go zabić, jak się uzdrowi, to 7. Jeszcze dodać 1 z umiejętności bohatera. Dajcie to ponownie! Okej. Wrota są otwarte. Ja? Nawet jeżeli zagra rozpisk światłości teraz, to jest martwy na samym dużo. Zależnie od tego, co tak innego nie zrobi. Może zagrać rozbłysk i się ulepszyć. Będziemy miał wtedy 12, ja bym nie zabrać tylko 10. Dobra, nie będzie martwy w następnej turze. Aczkolwiek będzie bardzo blisko. Muszę to rozważyć. Najlepsze, co może zrobić, to pozbyć się uczennicy czarownika. Szybko dokonać wyboru. 5-6. No, 6 proszę. Dołącz lub gin. Twoja kolej na no cóż. Jesteśmy w zasięgu kontroli umysłu w tej chwili. Co nie zmienia faktu, że nie mam niczego z prowokacją. Nawet jeżeli ukradnie tego stronnika. Tak ja sobie myślę. Tego stronnika by miało więcej sensu. Będzie się na przykład tego. Tak jest martwy. Cokolwiek zrobi. Zostałem no wiesz. No więc tak, moi drodzy, to była pierwsza gra na arenie. Powiem jeszcze tak pokrótce, jak tutaj właśnie sprawa wygląda, więc tak, jak widzicie, mamy odnotowane jedno zwycięstwo, porażki na razie 0. Jeżeli chodzi o arenę, to gra toczy się do momentu, gdy uda wam się wygrać 9 razy, albo niestety przegracie 3. Więc albo jakby wchodzicie jako zwycięzcy z areny, albo odpadacie. Oczywiście możecie w każdej chwili zrezygnować, co niektórzy uważają nawet za wskazane, w niektórych przypadkach biorąc pod uwagę, że nagrody za
8 zwycięstw są lepsze niż za 9, co jest trochę bez sensu, bo za 9 staje się, że gwarantowana jest jakaś złota karta jako jedna z 5 nagród, a za 8 dostajemy po prostu więcej złota, czy tam więcej pyłku. Co jakby ma większy sens, bo jedna złota karta to może być każda złota karta, może być kompletnie bezużyteczna złota karta. No i tak, i na koniec tego filmiku pokażę wam jeszcze jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o nagrody. Zobaczymy, jak mi dalej pójdzie na arenie. No tak, i przechodzimy do drugiej części. Jak widzicie, mamy tutaj decydujący pojedynek. Mam 8 zwycięstw i 2 porażki, więc wszystko zależy od ostatniej gry, czy to będzie 9 zwycięstw, czy to będzie, czy to będą 3 porażki, które zakończą moją przygodę na arenie. Jak na razie szło mi całkiem nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że jedna z tych 2 porażek wynikała z tego, że wywaliło mi grę. I to w zasadzie na samym początku. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy przeciwko sobie kapłana. Prosisz się o lanie. Zaczynamy. Początkowa ręka jest nie najgorsza, pozbędziemy się piro wybuchu. No, jest git. No, niestety nie mamy nic na pierwszą turę. Zobaczymy, co on zrobi. Zabiera coś. Zajumam to sobie, dobra? Takiego. No, na pewno lodowego pocisku. Pocisku lodu, przepraszam. Ma co na to marnować, zbliżamy się tego. Tak. Karcze w górę! No, nie głupi jest, bo grał stronnika 2-3. I to też mam 2-3. Tylko, że mój wstaje jak zginie. Tak, jesteś cwan. Niesamowite. Ups. Tak. Żeby się ta światłość nie zesrała po drodze, jak nie będzie palić, proszę. Zrobiłem tak, troszkę marnując może ten pocisk lodu, aczkolwiek stanowczo wolę zachować sobie tego stronnika na połowy, chociażby po to, żeby zrobić tak. I pytanie, czy chcemy się tego pozbywać? Tak, może jakieś klocki, klocki odczynić. Niestety nie mam w mojej talii niczego, co by miało. Niczego, co by miało wyciszenie, więc nie mogliśmy się pozbyć w lepszy sposób. Tamtego świetlistej istoty. Tak. Niestety zbliżamy się powoli w okolice 8 tury, w 8 turze. Twa magia cię nie uratuje. W 8 turze możemy spodziewać się kontroli umysłu, niestety. O, co by tutaj zagrać? Możemy ich zamrozić, zostanie 4. To
to będzie lepsze niż zbieracz łupów, biorąc pod uwagę, że zbieracz łupów jest po prostu bardzo słabiutki. To jabłko na swojej głowie. To jest pewien problem, niestety. No i teraz rodzi się ten problem, że czeka nas kontrola umysłu. Zmienia fakt, że chyba trzeba będzie za nim wykonać. Wrota są otwarte. Jeżeli on teraz przejmie tego władcę areny, to będzie bardzo kiepsko. Właśnie. Ta karta stanowcza. Potrzebuje nerwa. Stanowcza. W następnym patchu, który zostanie wprowadzony do Hearthstone'a, ma być wprowadzona zmiana, że kontrola umysłu będzie kosztować 10 kryształów, a nie tak jak dotychczas 8, co myślę, że jest, tak powiem, jedyną słuszną drogą. Nie wygląda tragicznie. Zobaczymy, co wygląda. Niestety problem polega na tym, że mam dwóch serników, którzy mają po jeden życia, te obydwa urloki. I jak mi coś przyzwie, to mogą zostać wystrzelane. No właśnie, raz, nie, dwa. Wow. Pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie wrócić jeszcze do gry. Kolejny problem polega na tym, że nie mam ani fali pokoju, ani blizzarda, ani tajemnej eksplozji. Nie mam nic, ale poza stożkiem mrozu. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Okej. Osiem kart w ręku, jak mam piro wybuch, z którym mogę gówno zrobić. Ależ to jest przykre. Jedyny plus jest taki, że tak naprawdę... No to już wiem, w co strzelam piro wybuchem. Aha, no to co mogę strzelać? No cóż, moi drodzy, niestety. Niestety to już jest. Ta gra się właśnie skończyła. Dobre zagranie. Dobre zagranie. Przepraszam. No, kontrola umysłu, jedna karta i cała gra, że tak powiem, psu w dupę. No i tak, mamy 8 zwycięstw i 3 porażki. Tak właśnie to wygląda i teraz pokażę wam, jak... co dalej, że tak powiem. No tak, przechodzimy do nagród, pojawia nam się 5 nagród. Po przekroczeniu progu 6 zwycięstw mamy gwarantowane, że otrzymamy tyle złota, żeby móc zagrać następnym razem na arenie. To znaczy,
będzie to co najmniej 150 zł. No w tym przypadku jest to 160, 200 zł, 45, 45 tego kółku. No i paczka kart standardowo. Jeżeli chodzi o nagrody, to z tego co mi wiadomo, mogą to być tylko 3, 4 rodzaje nagród. Może to być złoto, może to być pyłek, mogą to być paczki kart i mogą to być pojedyncze karty. Złote albo na przykład legendarne. Wierzcie lub nie, miałem kiedyś taką sytuację, że właśnie jako nagrodę za arenę dostałem Onyxię, legendarną kartę, której się potem pozbyłem, żeby sobie stworzyć inne karty. A z paczki, którą otworzyłem jako jedną z pozostałych nagród, miałem kolejną legendarną kartę Lord Jaraxxus, którego pokazywałem w którymś filmie wcześniejszym chyba. No tak, przejdziemy do otwierania pakietu. Teraz wiecie już jak to wygląda z areną, w jaki sposób wybieramy sobie talię, jak to wszystko wygląda. No i zobaczmy. Zmyłka. O! Rzadkie karty. No nie jest najgorsze. No i golem zbożowy. Nie miałem go jeszcze wcześniej, a miałem go stworzyć, a oszczędzałem na co innego, więc. Jestem zadowolony. Co prawda, zmyłka nie jest może jakąś moją ulubioną kartą, ale eteryczny organista jest super. No i tak. I myślę, że na tym będziemy kończyć ten film. Mam nadzieję, że udało mi się nauczyć was czegoś, jeżeli chodzi o arenę, że to co wam przedstawiłem było dla was interesujące. Wiecie już jak to wszystko działa, jak tworzymy talię, jak wziąć w ogóle udział w arenie, no i jak to wygląda z nagrodami. Jeżeli coś mi umknęło, jeżeli o coś chcielibyście zapytać, coś chcielibyście się dowiedzieć, pytajcie śmiało. Jeżeli nie, to jak zwykle życzę wam powodzenia w waszych grach. Mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś na arenie. I do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie, który już niedługo się pojawi, bo troszkę się ostatnio opierniczałem. Tak. No cóż, w takim razie. Na razie.